Dzień dobry. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić zdrową kostkę rosołową, która poprawi smak i aromat naszych potraw. Ja wiem, że łatwiej kupić taką kostkę w sklepie, tylko te kostki kupione są w dużej ilości z glutaminianem sodu i sztucznymi aromatami i niezdrowymi tłuszczami. Dlatego chciałabym zachęcić Was do zrobienia domowej kostki rosołowej. Składniki, które będą nam potrzebne, to natka pietruszki, seler, cebula, pietruszka w korzeniu, marchewka, czosnek, 200 gram, około 200 gram kurczaka czy wołowiny, w zależności z czym chcemy tą kostkę rosołową zrobić. Jeżeli ktoś nie używa mięsa, może być samych tych warzyw, no i oczywiście por. Więc zaczynajmy. Warzywa należy wszystkie umyć i obrać. Ilość warzyw zależy też od nas. Ja na przykład używam większą ilość marchewki, bo tak jak było pokazane już w kilku moich filmikach, ja nie dosładzam surówek czy zup, bo po prostu używam większą ilość marchewki, która dosładza mi potrawy. Więc zaczynajmy. Tak jak wspomniałam, warzywa należy umyć i obrać ze skórki. Na taką ilość warzyw dodam 6 ząbków czosnku. Są tutaj 4 marchewki, 2 pietruszki, pół selera, będzie por, pietruszka, czosnek. Na patelnię wlewamy odrobinę oleju i teraz pokroimy cebulę w kostkę. Nie musi być jakaś mała kostka, bo tak wszystkie warzywa, które robimy, będziemy potem blendować. Więc tak jak nam wyjdzie. I tą cebulę wkładamy na rozgrzany olej. Następnie pokroimy również czosnek. Gdy cebula nam troszeczkę się zarumieni, to będziemy wkładać mięso. Jeśli ktoś będzie robił kostkę rosołową bez mięsa, to pominie ten etap. Cebulę z mięsem będziemy dusić około 10 minut pod przykryciem, co jakiś czas mieszając. Gdy pokroiliśmy już czosnek, możemy również dodać do mięsa i cebuli. Do tej pory daliśmy 200 gram mięsa, 4 cebule i 6 ząbków czosnku. Teraz z kolei na pokrojenie pozostałych warzyw. Kroimy je w takie paseczki, kosteczki jak chcemy, bo będziemy je dusić tak samo razem z mięsem. I seler też kroimy w kostkę. Selera mam pół takiego średniego. Pamiętajmy o pomieszaniu mięsa i cebuli. Pietruszkę kroimy tak samo jak marchewkę. Warzywa już mam pokrojone. Pietruszkę zieloną i por zostawię na później. Czekamy teraz, aż nam się popróży jeszcze mięso z cebulą i czosnkiem, więc poczekajmy chwilkę.
Po 10 minutach wsypujemy nasze obrane i pokrojone warzywa. I mieszamy. Dolewamy około 50 ml wody i przykrywamy. I będziemy kroić teraz por. Por wrzucamy do naszych warzyw, mieszamy i na malutkim ogniu krużymy 12 minut. Po 12 minutach krużenia naszych warzyw i mięsa, tak wyglądają warzywka. Teraz wyłączamy palnik i czekamy, aż nam to wszystko się ostudzi. W tym czasie możemy pokroić sobie pietruszkę, możemy dodać również koperku czy korendrę. Warzywa już są ostudzone, więc możemy je przełożyć do blendera i będziemy wszystkie blendować. Do blendujących się warzyw możemy dodać już pokrojoną pietruszkę zieloną czy koperek. Blendujemy. Wyszła nam taka papka, przekładamy ją do miski i blendujemy następną porcję. Masa już zrobiona, zblendowana. Teraz dodamy przyprawy. Ja dodaję 4 łyżki soli. Pamiętajmy, że to jest na dość dużą ilość kostek rosołowych, których nie użyjemy od razu, tylko jedna kostka idzie na 2 litry wywaru. 2 łyżki pieprzu, 2 łyżki papryki i 1 łyżeczka płaska kurkumy. I teraz musimy to wszystko wymieszać. Najlepiej użyć blendera, żeby te składniki nam się dobrze wymieszały. Gdy już dobrze połączyliśmy wszystkie składniki, przykryjmy to talerzykiem i odstawmy do lodówki na około 20 minut. Wracając jeszcze do przypraw, to każdy może użyć przypraw takich jak lubi, których dodaje do rosołu, a odnośnie soli czy pieprzu, to tak samo, jeżeli ktoś lubi bardziej słone, bardziej pieprzne, to po prostu więcej dokłada tych przypraw. Kostki te można włożyć do foremek od lodów, do lizaków, jak i również do foremek do babeczek. Można również zrobić na jakimś prostokącie, położyć folię spożywczą, położyć na to nasze warzywa. Ja będę przygotowywała sobie w formach od babeczek, bo na moją rodzinę no to taka forma mi najbardziej odpowiada. Jak widzicie, dosyć spora ilość wychodzi tych bulionetek. Więc jeżeli ktoś nie potrzebuje aż takiej dużej ilości, po prostu zmniejsza porcję. A jeżeli ktoś chce zrobić sobie więcej, ma większą rodzinę, to podwaja. Praca zakończona. Wyszło 18 takich dosyć sporych, jak widzicie, bo ja zrobiłam dosyć spore foremki, włożyłam do dosyć sporych foremek. W następnym filmiku pokażę, jak robię kostki do zup i do sosów. Zapraszam do spróbowania. Naprawdę to są zdrowe i pyszne kostki. Zapomniałam dodać, że teraz należy włożyć je do zamrażalnika. Jak gdy one się zamrożą, zdejmuję ze foremek,
przekładam do woreczków foliowych i gdy robię rosół, wyciągam taką kostkę i rosół jest naprawdę wspaniały.